Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej na terenie powiatu zamborskiego w gminie Szumowo. Konferencja dotyczy 8 edycji Polskiego Ładu Inwestycji Strategicznych. Serdecznie witam na konferencji posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Kazimierza Gwiazdowskiego oraz samorządy. W spotkaniu uczestniczy wójt gminy Szumowo Jarosław Cukierman. Serdecznie witam. Wójt gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, przepraszam. Uczestniczy w naszym spotkaniu sekretarz gminy Zambrów Bogdan Pac, uczestniczy wójt gminy Rudki Dariusz Modzelewski oraz zastępca burmistrza miasta Zambrów Adam Libuda. Proszę Państwa, w sobotę pan premier ogłosił kolejną edycję Polskiego Ładu. Na inwestycje strategiczne zostało w skali kraju przeznaczonych 16 miliardów złotych, w skali województwa 1,6 mld. Na teren powiatu zambrowskiego to przypadła kwota blisko 65 milionów złotych na 10 różnych inwestycji. Tutaj samorządowcy mają takie symboliczne czeki. Ja trzymam tutaj ten czek przeznaczony na powiat zambrowski, to jest na rozbudowę szpitala powiatowego, blok operacyjny, centralną sterylizatornię, zagospodarowanie terenu. Ta inwestycja bardzo ważna, ale i te inwestycje poszczególnych samorządów również bardzo istotne. One pobudzają gospodarkę, one służą lokalnej społeczności, bardzo oczekiwane i myślę, że z zadowoleniem przyjęte zarówno przez samorządowców, jak i przez mieszkańców i nas wszystkich. Poproszę o zabranie głosu pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego. Szanowni Państwo, 8 edycja Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład została rozstrzygnięta. Z tą 8 edycją zostało przeznaczonych na Polski Ład już 78 miliardów złotych. To są środki finansowe, które trafiły do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dzięki tym środkom zmieniają się miejscowości gminne, powiatowe i w województwie. To rząd Prawa i Sprawiedliwości nadrabia zaległości cywilizacyjne, które są tu odczuwalne szczególnie w naszym województwie podlaskim, gdzie przez wiele lat województwo podlaskie nie było doinwestowane i nie mogły być realizowane inwestycje. Dzięki tym środkom wiele inwestycji infrastrukturalnych jest realizowanych na terenie naszego województwa podlaskiego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dzieli przede wszystkim sprawiedliwie. Te środki są kierowane do wszystkich samorządów gminnych, niezależnie od opcji politycznych. Te samorządy otrzymują dofinansowania, bo tam mieszkają mieszkańcy i mieszkańcy oczekują na dobre drogi, na wodociągi, na kanalizacje, na żłobki i przedszkola. Nasz rząd dotrzymuje danego słowa. To, co żeśmy zakładali, że będzie taki program stworzony, ten program został stworzony i ten program jest realizowany. Opozycja się naśmiewała z tego programu, że to są tylko kartoniki bez pokrycia. Niestety, to już jest kolejna edycja i samorządy korzystają z tego programu. Jest to dzisiaj widoczne. Budujemy wiele dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ale również innych inwestycji, które są potrzebne. To samorządy decydują o tym, na co te środki finansowe mogą przeznaczyć w swoich samorządach. Mogą przeznaczyć na 34 inwestycje, które chcą realizować. I te inwestycje samorządy realizują. Chciałbym podziękować przede wszystkim samorządom za to, że dobrze współpracują z rządem i dzięki temu te środki są efektywnie wykorzystywane. Te środki są przeznaczane do tych właśnie najmniejszych miejscowości lokalnych, bo naszą ideą jest przede wszystkim, żeby środki były dzielone sprawiedliwie i równomiernie, żeby one trafiały również do tych małych miejscowości, tych małych samorządów. Bo żeby nie było tych środków finansowych, te samorządy gminne nigdy by tych inwestycji nie zrealizowały. Dzięki tym inwestycjom, tym środkom, te inwestycje są realizowane. Cieszymy się bardzo, że tak dużo inwestycji jest realizowanych w naszym województwie i w ogóle w całym kraju. Także podziękowania dla rządu polskiego na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, dla wszystkich samorządów za to, że dobrze współpracujemy i dobrze wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosimy może króciutko, zaczniemy pana burmistrza. Zapraszamy, żeby dwa zdania powiedzieć na temat tych inwestycji. Tak. Trzy inwestycje na terenie miasta prawie na kwotę 15 milionów. Dostaliśmy prawie 15 milionów na trzy inwestycje. Rozbudowę Centrum Kultury w Zambrowie, które jest bardzo potrzebne mieszkańcom. Również dostaliśmy pieniądze na
budowę windy zewnętrznej przy szkole podstawowej numer 5 w Zambrowie. I kolejna inwestycja, którą dzięki tym pieniądzom zrealizujemy, również bardzo potrzebna, budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 3. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy wójta gminy Kołaki, tak po kolei, Sylwester Jaworowski. Panie pośle, panie senatorze, koledzy samorządowcy. Szanowni Państwo, dzisiaj jest szczególny czas dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne, a w szczególności dla mieszkańców, których posesje są zlokalizowane w dalszej odległości od głównych miejscowości. Te drogi zlokalizowane są na terenie całej gminy, dlatego do tej pory ciężko nam było zrealizować tę inwestycję, ciężko było pozyskać jakiekolwiek środki, a gmina takich środków nie posiadało. Główny problem pojawiał się w okresach wiosennych, gdzie grunt nasączony wodą uniemożliwiał bezpieczne dotarcie do tych miejscowości, w szczególności służb ratunkowych, tak jak karetki czy straż pożarna. Dzisiaj możemy zrealizować tę inwestycję. Dzięki wsparciu rządu gmina otrzymała niespełna 8 milionów na realizację tego zadania, także jesteśmy szczęśliwi i dziękuję w imieniu mieszkańców, w imieniu własnym za to wsparcie. Jest to bardzo cenne wsparcie, doceniamy to. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Sekretarz gminy Zambrów, Bogdan Pac. Szanowni Państwo, ja tu również przyłączam się do tych słów, które wypowiedział pan wójt gminy Kołaki Kościelne. Chciałbym w imieniu samorządu gminy Zambrów podziękować za wzorową współpracę. To właśnie cenne jest, że na tym powinna polegać współpraca rządu z samorządem, że rząd rozumie potrzeby samorządu i zna jego możliwości, jeżeli chodzi o nadrabianie w brakach dotychczas, zwłaszcza w infrastrukturze. Nasza gmina wzbogaciła się o 8 milionów na już stricte rozwój gminy, można powiedzieć, ponieważ obejmuje zagospodarowanie terenów, które gmina przeznaczyła pod budownictwo jednorodzinne i usługi, i tam będą budowane sieć dróg, kanalizacji i wodociągów. Także to spora kwota, 8 milionów. No i w jednym przypadku jest spełnienie, po raz trzeci występowaliśmy o środki i udało się akurat z Polskiego Ładu, czyli tego programu, który spełnia marzenia, w tym wypadku marzenia mieszkańców z Brzeźnicy. Jest to rewitalizacja terenu wzdłuż drogi krajowej prowadzącej z Zambrowa do Łomży w miejscowości z Brzeźnica. Rewitalizacja terenu na 2 miliony. Tam są bardzo ciekawe pomysły. Myślę, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni, tak samo jak my zresztą wszyscy samorządowcy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy pana wójta gminy Rudki, Dariusza Modzelewskiego. Panie senatorze, panie pośle, szanowni państwo, ja mogę tylko dołączyć się do samorządowców, którzy przede mną tutaj już dziękowali za ten program. My w tej edycji wszystkie środki chcemy przeznaczyć na modernizację dróg gminnych, ponieważ tutaj mamy największe, tak powiem, zaległości. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten program, za całe wsparcie. Mogę tylko dodać, że w tej chwili na terenie mojej gminy realizowane jest około 10 km dróg z funduszy poprzedniego rozdania. I zapewniam, że nie są to tylko puste kartki, jakieś czeki bez pokrycia. My naprawdę budujemy te drogi. Dziękuję bardzo. I na zakończenie pana wójta Jarosława Cukiermana, gospodarza tutaj terenu, wójta gminy Szumowa. Panie pośle, panie senatorze, gmina Szumowo w 6 edycjach Polskiego Ładu otrzymała niebagatelną kwotę, co jest podkreśli pan poseł Wazdowski, trafiło to na różne zadania, różnego rodzaju zadania. Tak, kwota 7 200 000 jest znaczną kwotą, tym bardziej potrzebną, bo do tej pory inwestowaliśmy w szkołę, w drogi. Mamy przygotowana koncepcję już od 6 lat, nigdy nie było pieniędzy, także te środki, które wpłyną, pozwolą nam na zagospodarowanie tego terenu, a przede wszystkim rozbudowę innego środka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To tyle, jeżeli są pytania, to... A czy mogłabym pan jeszcze raz poprosić tutaj, żeby troszeczkę więcej o tej inwestycji w Szumowie powiedział? Bo stoimy przed obiektem, tak, który będzie remontowany właśnie z tego Polskiego Ładu. Ponawijaj.
Kwota 7 200 000 to jest dofinansowanie. Ogólny koszt zadania to jest 8 milionów złotych. Za te środki będzie rozbudowany budynek, który jest, znajduje się za nami. A co tutaj będzie? A przede wszystkim zagospodarowany zostanie teren przed tym bokiem. Tam będzie kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, także plac zabaw, duży plac zabaw dla dzieci, a w części zagospodarowanie terenów w postaci parku. A z tym budynkiem co się stanie? Będzie nadbudowa i rozbudowa tego budynku. Ale OSP tu zostaje i tak, też. Tak. I pola gospodarki. Generalnie rzecz biorąc, dla mieszkańców gminy Szumowo, bo to jest gminny ośrodek kultury, także z tego budynku korzystają nie tylko mieszkańcy Szumowa, ale również mieszkańcy całej gminy. To jest pan poseł podkreśla też koła gospodyń, ale także w tym budynku mieści się ochotnicza straż pożarna. Ta współpraca się układa bardzo dobrze i ten budynek po prostu jest za mały. Czyli przebudowa i budowa nowego to jeden projekt jest, tak? Okej. Okay. Dziękujemy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to już o inwestycji powiatowej już wspominałem, budowie, rozbudowie szpitala, także dziękujemy za konferencję.